Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Top 10. Wita się z wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa odcinka to Top 10 poważnych minusów pracy dla Google. Zapraszam. Materiał został zaczerpnięty ze strony JoeMonster.org. Wydawałoby się, że pracować w Google to jak złapać Boga za nogi. Sława, bogactwo, piękne kobiety i szybkie samochody, lub w zależności od upodobań na odwrót, tylko czekają, by otworzyć swe podwoje przed nowo zatrudnionym. Guzik, prawda. Praca w Google ma wiele wad, o których szczerze opowiadają pracownicy. Oto 10 przykładów. Zatrudnię doktora inżyniera do zamiatania podłogi. Według pracowników, Google jest jednym z najbardziej rozpuszczonych pracodawców, z jakimi kiedykolwiek przyszło im się mierzyć. Mając doskonałą pozycję na rynku, Google może pozwolić sobie na zatrudnianie wyłącznie najlepszych specjalistów, których desperacja, by dostać etat, nierzadko ustępuje desperacji polskich celebrytów, by pokazać się na ekranie. To w rezultacie oznacza, że wszystkie zadania powierzane są bardzo wykwalifikowanym ludziom. Nawet te zadania, z którymi w zasadzie równie dobrze poradziłby sobie przeciętny gimnazjalista. Nie trzeba chyba mówić, jak negatywnie wpływa to na morale zatrudnionych. Inżynier to świnia. Ważniejsi od samego Boga. Tak o inżynierach zatrudnionych w Google mówią inni pracownicy korporacji, wytykając butę i arogancję. Dostało się wszystkim. Od bezimiennych dla świata, ale w swoim mniemaniu niezbędnych inżynierów, po samych założycieli firmy, o których krążą legendy. Mówi się m.in., że Larry Page i Sergey Brin mają w zwyczaju rozsiadać się na swoich jachtach i wyśmiewać pracowników. Ha, a ten na przykład pracował jako dyrektor w światowej firmie telekomunikacyjnej, a teraz ręcznie kasuje filmiki z YouTube'a. A pracownik nie ma na nic wpływu. Google od dawna nie ma nic wspólnego z rozwijanym w piwnicy rodziców startupem. Dzisiaj to gigantyczne przedsięwzięcie, którego skala przeraża, bo oznacza, że szeregowy pracownik w korporacji nie ma zupełnie na nic wpływu. Dla wielu jest to wystarczający powód, by odejść z firmy. Skoro pracodawca i tak nie zauważy różnicy, to czym się przejmować? Szczególnie, że na byłych pracowników Google czeka wiele miejsc, w których przyjęci zostaną z otwartymi ramionami i należycie docenieni. Szczególnie przekichane mają pracownicy tymczasowi. Na przynajmniej cień szacunku ze strony współpracowników można liczyć jedynie wtedy, kiedy jest się w Google zatrudnionym na pełen etat. I tak wówczas będzie to tylko udawany szacunek, bo tam każdy uważa, że jest lepszy od wszystkich innych wokół. Ale to i tak duży awans w stosunku do pracowników tymczasowych, zatrudnianych na przykład do realizacji pojedynczych zadań czy wybranych projektów. Według etatowych to po prostu tania i tyle warta, ile opłacana siła robocza. Menadżerom na niczym nie zależy. Swoje dostało się też tak zwanym menadżerom średniego szczebla. Najdelikatniejsze słowa, jakimi są opisywani, to mizerni lub przeciętni. Czym sobie zasłużyli? Przede wszystkim brakiem motywacji, który sprawia, że nie zależy im ani na osiąganiu lepszych wyników, ani na poprawie własnej pozycji, ani na czymkolwiek poza śledzeniem kilku liczbowych parametrów, w teorii odzwierciedlających kondycję firmy i skuteczność poszczególnych działań. Wygląd nie ma znaczenia.
Google ma prawdopodobnie najprostszą stronę internetową na świecie w kwestii wyglądu, nie ma w niej absolutnie nic godnego uwagi i zapewne to właśnie w dużej mierze stanowi o jej ogromnej sile. To ascetyczne podejście do designu promowane przez inżynierów nie sprawdziło się jednak w przypadku wielu projektów, które umarły, bo nie były wizualnie atrakcyjne. Tak przynajmniej twierdzą pracownicy, wypominając m.in. Google Video, Baza, Friend Connect czy Orkouta. Cztery. Biuro też nie ma znaczenia. Krążące po mediach fotografie siedziby Google ukazują ją w bardzo pozytywnym świetle. Z pełnią przestrzeni, miejsc do relaksacji czy wręcz zabawy, bo szefowie wychodzą z założenia, że zmęczeni i zestresowani pracownicy to żadni pracownicy. Rzeczywistość jest jednak brutalna, bo pracownicy głównych kompleksów upychani są w niewielkich, jednoosobowych boksach, czasem nawet we czworo. Na dodatek nie wolno im pracować zdalnie. Cokolwiek robią, muszą robić bezpośrednio w siedzibie firmy. Trzy. Obietnice również nie mają znaczenia. Zaczynając pracę w Google, można odnieść wrażenie, że trafiło się do raju. Wszystko jest piękne, a roztaczane przez menadżerów wizje poprawy warunków, nagród, premii i tak dalej sprawiają, że z pracy wprost nie chce się wychodzić. Czar niestety bardzo szybko pryska. Podobnie jak w wielu innych firmach, gadać to sobie można. Jeżeli coś nie jest wyraźnie na piśmie, to znaczy, że nie miało miejsca. Wielu nieświadomych tego pracowników spotkała przykra niespodzianka, gdy zrozumieli, że nie czyń zła Google zrobiło ich w jajo. Dwa. Fotele do masażu nie dają spać. Problemy pierwszego świata? Najwyraźniej na przykład w szwajcarskim oddziale Google. W Zurychu znajduje się specjalne pomieszczenie, do którego pracownicy udają się na zasłużony relaks w czasie pracy, to jasne. Są tam i akwaria, i fotele do masażu, i wiele innych atrakcji mających za zadanie ukoić zmęczone ciągłym wpatrywaniem się w komputery umysłów. Stąd zapewne ponad 100 skarg na to, że fotele do masażu w tymże pomieszczeniu działają zbyt głośno, przez to nie pozwalają innym spać. Toż to iście nieludzkie warunki do pracy. Jeden. Bawmy się. Według niektórych w Google dużo się robi, a mało pracuje. Trwa nieustanna balanga, a ludzie dorastają. Z imprezy przechodzi się na kolejną imprezę, alkohol leje się strumieniami. Zabawa, plotki, spotkania, potem znowu zabawa. Zawsze w ulubionym wśród pracowników Google towarzystwie alkoholu. Efekt jest taki, że znacznie więcej osób w Google się bawi niż pracuje. Tylko kto na litość boską uznał to za wadę? I tak, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Top 10. A propos Google Plusa, myślę, że temat na czasie, także warto było obejrzeć odcinek. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/djpalasadeandthumbsup oraz do mojego sklepu z koszulkami djpalasadecapsule.pl. I do następnego odcinka, moi drodzy. Podawajcie pod spodem swoje propozycje. Trzymajcie się ciepło, cześć!